Jaki jest głos i opinia Grodzieńskiego SLD odnośnie ostatnich zmian w szpitalu? Zmian kadrowych, a także pierwszych kroków, jak opowiedziałem, więc nowy kredyt refinansowy, taki to ma być podobno, oraz zmiany strukturalne w ramach grudziąskiej lecznicy. Na dzień dzisiejszy to jeszcze za mało wiemy, tak, bo na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu był zaproszony dyrektor szpitala, pan Jączyński. On sam tłumaczył się tym, że dopiero 3,5 tygodnia pracuje w lecznicy, niemniej pewne ruchy poczynił, szpital poznaje. Ja się mu nie dziwię, że tak dużego obiektu, tak dużej machiny nie jest w ciągu miesiąca poznać, na to potrzeba czasu. Natomiast o zmianach kadrowych mówiłem, jak się nie mylę, chyba na ostatniej sesji Rady Miejskiej. No, uważam, że zmiany reorganizacyjne w szpitalu polegały na tym, że został zatrudniony jeden i drugi, dwóch wicedyrektorów, tak, po czym jeden po trzech dniach został pełniącym obowiązki dyrektora szpitala, rozumie do... Właśnie miał być konkurs, nie odbył się. Ten konkurs musi się odbyć, tak, także, bo zgodnie z ustawą, chyba że akurat tutaj nabór na stanowisko dyrektora szpitala nie podlega ustawie o samorządzie gminnym, jak się nie mylę, tak, to konkurs musi być zorganizowany. Osoba pełni obowiązki, pełnić obowiązki może maksymalnie 3 miesiące w roku kalendarzowym, czyli załóżmy, jeżeli by to został powołany z końcem roku ubiegłego, to mógłby być maksymalnie 6 miesięcy. Został zatrudniony, powołany w tym roku, czyli w ciągu 3 miesięcy. Właśnie bardzo ciekawe, że prezydent ogłosi konkurs, chociaż ja zwycięzcę tego, na mojego nosa zwycięzcę tego konkursu znam. No właśnie, takie też głos, ale gdyby na przykład inny zwycięzca jakimś nieznanym tutaj sposobem się przedarł przez tą machinę konkursową, mogłoby się okazać, że ma inny pomysł na szpital, a zostały już podczynione pewne reformy, pewne decyzje administracyjne, podjęto decyzje kredytowe, prawda? I co wtedy? No to znaczy, jeżeli będzie, no nie okłamujmy się, tak? Jeżeli będzie ktoś inny niż się ogólnie tutaj środowisko spodziewa, tak? To mamy 3 miesiące, że tak powiem, do tyłu, bo wygrywa ktoś inny, przychodzi, mówi, że ma inną koncepcję wyjścia z tej sytuacji kryzysowej szpitala, zaczyna wszystko od nowa. Także uważam, że szczerze mówiąc, uważam, że to chyba by nie było najlepsze posunięcie, natomiast forma powołania jest dla mnie, powiedzmy delikatnie mówiąc, niedopuszczalna. Właśnie, bo to tak przedłuża pewien taki, no można było ogłosić ten konkurs, prawda? Jeżeli dalej by miał być kontynuacja tego samego programu, ale chciałem się o coś jeszcze innego spytać, bo zarząd komisaryczny, myśli pan, że dojdzie do tego zarządu? Wszyscy pytają tutaj, bardzo ich to ciekawi ten temat, również radni w trakcie sesji, na czym to polega, jak to działa, w jaki sposób funkcjonuje. No my już więcej tak wiemy, bo temat jest dosyć oklepany, natomiast czy rzeczywiście do tego zarządu dojdzie? Bo wiemy, że jest złożony wniosek w prokuraturze. Jeżeli prokuratura podejmie to śledztwo, chodzi tutaj o prezydenta Roberta Malinowskiego, no to wojewoda będzie miał, no a tu jak nic, żeby właśnie taki zarząd komisaryczny wprowadzić. Nie oszukujmy się, prawda? To znaczy, nie do końca się z panem redaktorem zgadzam, z uwagi na to, że doniesienie do prokuratora może każdy złożyć i na każdego. Tak, ale jeżeli śledztwo zostanie powzięte. Jeżeli, ale jest w Polsce ta zasada domniemanej niewinności, ja bym tego nie przekreślał. Uważam, że to nie będzie argument dla wojewody do tego, podjęcia tego typu działań, czyli żeby wystąpił do ministra spraw wewnętrznych i administracji, tak, o nadanie biegu tutaj, jeżeli chodzi o wprowadzenie zarządu komisarycznego. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy on będzie, czy nie będzie, ja się skłaniam według mojej oceny, tak, mojej prywatnej. Uważam, że on prędzej czy później będzie. Uważam, że to się rozstrzygnie na jesieni.